Witajcie Fantazy Premier League już w tym tygodniu. Podwójna kolejka 34. Oj, będzie grubo, będzie się działo. Także w tym odcinku najlepszy free hit na 34. kolejkę, to znaczy taki free hit, który ja bym na pewno ułożył, gdybym grał free hita w tej kolejce, ale no niestety zagrać nie mogę, bo swojego zagrałem już w kolejce 29. Także przejdę tutaj za chwilkę do fpl.team do aplikacji tamtego freeheata ułożę najmocniejszego się da ale najpierw chwila prywaty jeżeli chodzi o mnie. Jestem na miejscu 28k na świecie. Ostatnio nagrywałem odcinek przed 30 kolejką i byłem na miejscu 11k także trochę spadłem ale powiem wam szczerze ja doskonale wiedziałem o tym, że spadnę, ponieważ w 30. kolejce bardzo dużo osób wykorzystało dziką kartę, a ja podjąłem męską decyzję, że tą dziką kartę zostawię sobie na 35. kolejkę, żeby poddymić ostatnie 4 kolejki sezonu. Także moim celem na ten sezon było miejsce w top 50k, a jest 28k, a nadal mam. Tego najpotężniejszego chipa w Zanaczy, czyli dzikuskę. Także jest szansa tutaj jeszcze poddymić, ale to tyle o mnie. Teraz klucz odcinka, czyli free hit, ponieważ y, mamy w ten weekend podwójną kolejkę. Jedną z dwóch największych podwójnych kolejek, druga taka duża to będzie 37, a więc przedostatnia, ale wtedy większość z nas będzie będzie pewnie grało bench Teraz jest najlepszy moment, żeby zagrać frichita. Jeżeli ktoś z was ma Frychita jeszcze, to po prostu walicie w tą kolejkę. I w tej kolejce 7 drużyn ma podwójne mecze. Jest to Arsenal, Bournemouth, Crystal Palace, Everton, Liverpool, Sheffield oraz Wolves. Dodatkowo jeden zespół nie ma żadnego meczu, jest to Tottenham. No ale oczywiście na tym Frychicie Celujemy w te zespoły, które mają podwójną kolejkę, i są dwie takie naprawdę drużyny, z których według mnie może nie to, że trzeba było, ale wypadałoby mieć sześciu piłkarzy, czyli ponad połowę składu. Jest to Arsenal i Liverpool, a więc dwie, dwie drużyny, które w tym sezonie walczą o mistrzostwo Anglii. Co ciekawe, Liverpool jak i Arsenal sensacyjnie u siebie przegrali w ostatniej kolejce, ale. Teraz no, będą chcieli się na pewno odkuć i myślę, że szykują się grube punkty. Też należy pamiętać, że zarówno Arsenal, jak i Liverpool grają jeszcze w tym tygodniu mecze w europejskich pucharach, bo dzisiaj Arsenal gra mecz z Bayernem w Lidze Mistrzów, a jutro mecz w Lidze Europy gra z Atalantą Liverpool. Także zanim ustawicie dokładnie swój skład, warto poczekać na, na te dwa mecze, żeby zobaczyć to tam gra, to jest w dobrej formie, ale dobra. Lecimy i będziemy lecieć od tych zespołów z podwójną kolejką od początku od Arsenalu i tutaj tak absolutnie must have żeby brać go do składu jest to Bukayo Saka numer dwa na obronę jest to Gabriel go większość osób ma, także Gabriel i Saka z Arsenalu. Pytanie kto trzeci z Arsenalu, bo można byłoby wziąć Obrońcę, na przykład salibę czy white'a, ale według mnie lepszym rozwiązaniem jest podwojenie ofensywy Arsenalu. I tutaj y, bierzecie sobie do składu albo Odegarda, albo y, Hawerca. Odegard świeci się na żółto, także nie wiadomo czy zagra. On jest taką niby bezpieczniejszą opcją, ale y, no, lepszym rozwiązaniem jest Havertz, bo jest tańszy powinien grać i jest naprawdę w dobrej formie. Także według mnie najlepsze potrojenie Arsenalu to jest Saka, Habers i Gabriel. Lecimy teraz do kolejnej drużyny, która ma podwójną kolejkę, jest to Burnemów. I z Burnemów jest jeden zawodnik, którego według mnie trzeba mieć, jest to don Sulanki. Ta podwójna kolejka dla Burnemów może nie jest optymalna, bo to są dwa mecze wyjazdowe, Aston Villa i Wolves, ale no Solanki, no, nie trzeba nikomu go przedstawiać. 17 goli bodajże szczelił w tym sezonie, także jak ktoś ma szczelić, to właśnie on. I to jest właściwie jedyny zawodnik z Burnemów, którego bym pchał na tym frychicie. Kolejny zespół jest to Crystal Palace. Crystal Palace gra dwa domowe mecze z West Hamem i z Newcastle. No i teraz jest na Crystal Palace. No, taka moda, powiedzmy, bo w ostatniej kolejce sensacyjnie pokonali Liverpool, i to jeszcze na Anfield. I jest jeden zawodnik z Crystal Palace, którego absolutnie must have, trzeba na tym frichicie mieć. Jest to Eberleci Eze, który jest, co tu dużo mówić, kluczową postacią zarówno ofensywy, jak i całej drużyny Crystal Palace. Jest to gościu, który ma rzuty karne, ma stałe fragmenty, jest w super formie. To on szczelił tego gola zwycięskiego na Anfield. W ogóle jest jedną z, z kandydatów na opaskę kapitańską w 34. kolejce teraz. I drugi zawodnik, którego bym pchał, byłby to Mateta. Mateta również jest w dobrej formie, ale teraz takie pytanie, czy chcemy podwajać atak Crystal Palace. O Eze na pewno, ale czy bierzecie ma Matetę, czy też <ścoughs> po polsku maczetę, No to już jest wasza decyzja. Natomiast e, trzeci zawodnik z Crystal Palace e, byłby to obrońca i jest to e, minus. Minus e, jest to boczny obrońca, który jest kolumbijczykiem. Szczeł zwycięskiego gola dla Kolumbii w meczu z Hiszpanią. Ale jeżeli chodzi o Premier League, jeszcze gola nie ma. Ma chyba asystę, ale liczb jeszcze nie było. Może będzie w tej kolejce. Szanse na to są. Także najlepsze potrojnie Crystal Palace Eze przede wszystkim. Mateta minus. Lecimy dalej. Kolejna, kolejny zespół jest to Everton i powiem Wam szczerze, jeżeli chodzi o Everton, to jest mecz u siebie z Nottingham Forest, czyli spoko, ale drugi mecz już spoko nie jest, bo to jest Liverpool u siebie. Derby Merseyside. No, Liverpool będzie chciał się podnieść i tak naprawdę jedynym piłkarzem, którego bym rozważał yy, z braku laku z Evertonu do składu, jest to Pickford. Czy Pickford ostatecznie byłby tym załodnikiem? To jeszcze pod koniec tego odcinka powiem, bo, bo skupię się jeszcze na bramkarzach, bo tam jest trzech bramkarzy, których rozważam, ale Pickford chyba wydaje się być najlepszym rozwiązaniem, bo... Yy, ten mecz z Liverpoolem tam czystego konta nie będzie, ale no zawsze mogą być jakieś savey. A w meczu z Nottingham Forest może być czyste konto, także Pickford ma szansę na jakąś dwucyfrówkę w tej podwójnej kolejce. I dalej jest Liverpool. Liverpool, drużyna, którą celujemy. i Główny kandydat do zostania kapitanem w tej kolejce to jest Salah. Salah ostatnio średnio wyglądał, no ale. Trzeba się podnieść. Dwa mecze z Fulham i z Evertonem, a więc ze słabszymi drużynami. No niestety nie są to mecze na Anfield, a na wyjeździe, ale no co tu dużo mówić. Salah to jest numer jeden do tego, żeby zostać kapitanem. Teraz pytanie, kogo tu brać jako drugi slot Liverpoolu? Według mnie najlepszym drugim slotem na Liverpool jest Darwin. No z Darwina można się śmiać, z trolem w tym FPL-u ale no to są dwa mecze. I tutaj Darwin może coś dać, tylko z Darwinem jest ten problem, że jo Jota, Diogo Jota wrócił już do kontuz po kontuzji, Luis Diaz jest, jest Gakpo, także cała piątka ofensywna Liverpoolu jest dostępna. Darwin nie wiadomo, czy w ogóle będzie grał w podstawowym składzie. I tutaj warto właśnie poczekać na ten mecz w Lidze Europy z Atalantą. Jeżeli Darwin... Wyjdzie, to znaczy, jeżeli Darwin w meczu z Atalantą siądzie na ławce rezerwowych, to według mnie jest duża szansa, że z Fulham i z Evertonem wyjdzie w podstawowym składzie. Także poczekajmy na jutro na mecz z Atalantą. Jeżeli Darwin będzie na ławce, to ja bym go pchał do podstawowego składu na tym frihicie. I trzeci zawodnik z Liverpoolu, no i tu jest problem, bo Bradley. Jest, ale Bradley opcją nie jest, bo on jest kontuzjowany, wypadł. Do końca miesiąca go nie zobaczymy. Opcją mógłby być Luis Diaz i to byłby super wybór. Natomiast, tak jak mówiłem, Diogo Jota wrócił już do gry i to niestety bardzo mocno wpływa na minuty Luisa Diaza i też Darwina, ale z tej dwójki raczej bym brał raczej Darwina, a także e, Luisa Diazano no chyba bym odpuścił, ale tak jak mówiłem poczekałbym na ten mecz z Atalantą. Natomiast e, Keleher też nie jest opcją na bramkę, bo ktoś by go rozważał, ale Allison również wrócił. Natomiast ja nie wiem, czy na tym Frichcie bym nie poddymił i wziąłbym Trenta Aleksandra Arnolda. Wiecie, on miał teraz kontuzję, wrócił w poprzednim meczu i Pchanie do składu gracza, który dopiero wrócił po konduzji, może nie jest dobrym pomysłem, ale Frichit to jest taka kolejka, gdzie można poddymić jednym, dwoma zawodnikami. I Trent Alexander Arnold to jest idealny piłkarz na Frichita, żeby, żeby tutaj poddymić, ponieważ no, jest to obrońca drogi, ale tak naprawdę. Yy, on w FPL-u, tak jakby nie był obrońcą, tylko byłby pomocnikiem. I biorąc do składu Trenta, tak naprawdę gracie w ośmiu pomocników napastników. Także yy, ta 34. kolejka to jest naprawdę jedyny, ostatni moment w tym sezonie, gdzie Trenta z czystym sumieniem możecie do składu brać, bo później mają w 35-37. Niezbyt łatwe mecze, ewentualnie w 38. kolejce, jeżeli Liverpool by miał szansę nadal na mistrzostwo, to wtedy można byłoby jeszcze zaryzykować i tego Trenta do składu wziąć na ostatnią kolejkę. Ale ta kolejka to jest jedyny moment, gdzie Trenta można wzi wziąć. Także ja bym go absolutnie brał do składu. Trzeba zaryzykować, poddymić. I no to jest gościu. Jeżeli będzie w formie, to on może zrobić dwucyfrówkę grubą. Nie trzeba absolutnie Trenta nikomu przedstawiać. Mamy tu jeszcze Sheffield. Sheffield gra mecz u siebie z Burnley i tu mogą być punkty. Natomiast drugi to jest wyjazd na United i tam punktów raczej nie widzę. Bereton Diaz z Sheffield to jest zawodnik, którego bym rozważał jedynie. Natomiast Sheffield raczej bym nikogo nie brał oprócz tego Beretona Diaza i ostatnia drużyna jest to Wolves. Wolves ma jeden mecz łatwy z Burnemów, ale drugi jest to niestety mecz z Arsenalem, ale co ciekawe dwa mecze grają u siebie i z Wolves jest jeden taki zawodnik, którego bym brał i to jest Ait Nuri. Ait Nuri jest to obrońca, boczny obrońca, który w ostatnich kolejkach tygodniach grał praktycznie jako skrzydłowy, strzelał gole, robił asysty, był naprawdę w świetnej formie, ale niestety przyszła kontuzja. To znaczy, on w ostatniej kolejce w ogóle nie grał, ale yy, to nie była jakaś duża kontuzja, więc jest szansa, że w meczu z Arsenalem wyjdzie. Także trzeba tutaj po prostu pilnować konferencji prasowych w, w piątek. Jeżeli będzie info trenera nur jest zdrowy, to ja bym go absolutnie do tego składu brał. I jeżeli chodzi o Ulves, to tutaj w ostatnich tygodniach w dobrej formie był Sarabia. Natomiast Sarabia grał jako napastnik w ostatnich tygodniach, bo Kuni nie było. Więc ja bym Sarabi teraz nie rozważał, bo to, że Kunia wrócił, bardzo zmniejsza szanse Sarabi na jakieś punkty. No i właśnie, albo bierzecie matetę jako trzeciego napastnika albo bierzecie kunie kogo wolicie także kunie sobie tutaj mogę dać kunia w ostatniej kolejce strzelił dwa gole no jest arsenal jest burmęmów ale to jest dobry taki strzał na tą podwójną kolejkę także to tyle jeżeli chodzi o piłkarzy z podwójnymi meczami kogo bym tu jeszcze mógł Rozważyć. Właściwie to moi drodzy tutaj nikogo. Jeżeli chodzi o bramkę, o, bo o tym miałem jeszcze wspomnieć, jest trzech kandydatów, których bym rozważał. Jednym z nich jest Pickford, drugim jest Jose Sa, a trzecim jest Johnston. Natomiast to znaczy nie Johnston, tylko ten drugi bramkarz z... Czekajcie, jak on się nazywał? Teraz mi wyleciało z głowy. Jest to oczywiście Henderson, także przepraszam Was. Natomiast e, wziąłbym Pickforda, Hendersona albo Josesa. Natomiast ja wybrałem Pickforda, bo nie chciałbym podwajać defensywy żadnego klubu na tym frychicie, A z... tak. Z... Z Wolves mam Aitnuriego. Z... Crystal Palace ma Munoza, także Henderson odpada. I tak naprawdę Pickford, no tak jak powiedziałem, jeżeli będzie czyste konto z Nottingham Forest, to jest szansa, że Pickford tą dwucyfrówkę zrobi. Także tak by ten skład wyglądał na tym freehicie. Jeszcze go zaraz doszlifuję. Natomiast tu są sami piłkarze, którzy mają, yy, mają tylko dwa mecze. I trzeba teraz się zastanowić, czy jest ktoś z tylko jednym meczem, który mógłby być opcją. Jeden mecz w tej kolejce ma Manchester City. No, dzisiaj mecz z Realem. Zobaczymy, co, jak to się potoczy, co tam się odwali. Natomiast z Manchesteru City Halland to jest jedyny zawodnik, którego bym rozważał. Jest. Chelsea palmer w ostatniej kolejce rozwalił bank cztery gole tego cudownego dzieciaka, ale palmera absolutnie bym nie rozważał, bo ma tylko jeden mecz Chelsea i to jest wyjazd na Arsenal. Także raczej palmer niestety tym razem punktów nie zrobi. W 35 już tak i później, ale w 34 raczej nie. Chociaż mógłbym się mylić. <grym> to jest naprawdę niesamowity zawodnik, niesamowity boler. I jest jeszcze jeden klub. Z jednym meczem, który można naprawdę rozważyć. Tym klubem jest Manchester United. Grają oni najlepszy możliwy mecz, jaki może być. I to jest mecz z Sheffield United, i to jeszcze u siebie z, na Old Trafford. I z Manchester United jest jeden zawodnik, tak naprawdę. To jest jedyny zawodnik z jednym meczem, oprócz Halanda, którego bym rozważał na tym Frichicie. I tym zawodnikiem jest Bruno Fernandes, który w ostatnich tygodniach, widać, wrócił do formy. Strzela gole, asystuje. W ostatniej kolejce dwa gole walnął. Teraz ma mecz z Sheffield. No wiadomo, jest to tylko jeden mecz, ale yy, ja nie wiem, czy na przykład nie grać yy, Bruno Fernandezem. Bo mimo, że on ma jeden mecz, to jest Sheffield. Tam United może wygrać 3-0, Bruno może szczędzić dwa gole, mieć asystę, zrobić ładną dwucyfrówkę. Także jeżeli rozważacie kogoś z jednym meczem, to albo Haaland, ale jeżeli chodzi o Halanda, to trzeba poczekać na ten mecz z Realem. Jeżeli City odpadnie, no to wiadomo, oni będą załamani i to trochę może wpłynąć na, na, na ich formę. I drugi zawodnik to jest Bruno Fernandes. Mecz u siebie z Sheffield. Oj, mogą być grube punkty, no ale to jest jednak jeden mecz, także decyzja należy do Was. Ja bym bardziej tutaj skłaniał się ku temu, żeby grać w 11 piłkarzy z, z podwójną kolejką, i tak ten skład wygląda. Martwi jedynie to, że że Aydnuri świeci się na żółto, także nie wiadomo, czy on zagra, ale. No, tak jak powiedziałem, trzeba na piątek czekać na konferencje prasowe. Jeżeli trener ULWEC powie, że z Nuri jest wszystko w porządku, będzie grał, to po prostu ja bym Nurim grał, bo to jest kozaczek. On tutaj może nawet z Arsenalem zrobić jakąś asystę. Natomiast jeżeli będzie info, że występ Nuriego nie jest pewny, to ja zamiast Nuri'ego bym wziął do składu Munioza. I tak jak widzicie, nawet jest tutaj wyższe oczekiwane ilość punktów, bo na tym frihicie jak możecie zobaczyć, 117 punktów. Czekajcie. A nie, nawet Pickford ma więcej niż Henderson, bo jest expected points. Jak możecie zobaczyć, u góry 117 punktów. Także fajnie się na to patrzy. A walne z 117 punktów. A czy będzie 100 punktów? No, FPL jest taką grą, że on nas lubi wyjaśniać. Ale to jest e, taki freehit, jaki ja bym grał. Z czystym sumieniem to jest freehit mój, który bym na pewno odpalił, e, jakbym go miał, ale no niestety go nie mam. E, także, tak jak powiedziałem, trzeba jeszcze czekać e, dzisiaj i jutro na mecze Arsenalu i i Liverpoolu. Kto tam będzie grał, kto będzie w jakiej formie też trzeba patrzeć, żeby czasami któryś z zawodników, jak Gabriel, czy Saka, czy Darwin nie miałby kontuzji. Jeżeli na przykład Darwin by miał kontuzję, to na przykład Rzota byłby nagle optją, także trzeba na to patrzeć uważnie, ale jakbym grał Frichta, to na pewno bym takiego frichta grał. A więc w bramce Pickford. W obronie Gabriel Trent jako taka opcja, żeby zaryzykować, żeby poddymić Muniz albo Aitnuri, jeżeli byłby zdrowy. A jak nie, to Muniz W pomocy Eze, Hawert, Saka i Salah na kapitanie. W ataku Darwin, Solanki i Kunia i 120 punktów albo więcej. I bye bye lecimy dalej <gry> z czteroma ostatnimi kolejkami sezonu. Także tak to się prezentuje, a czy będzie w ogóle 100 punktów, to przyniesie nam rozwiązanie najbliższy tydzień. Także to tyle. Do usłyszenia w następnych odcinkach. Cześć!